Dzień dobry. Podobno każdy morderca wraca na miejsce zbrodni. Więc ja postanowiłem wrócić na miejsce mojej rzekomej zbrodni, o którą jestem oskarżany. Powiem prawdę, przez hejterów, ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tej sprawie, a po prostu chcą mi dokopać. Tak, jestem na miejscu słynnych Guinnessek, których autorstwo przypisuje się mojej skromnej osobie. Niestety nie jest to prawdą. Prawdą jest, że ja apelowałem bardzo mocno, żeby na tym skrzyżowaniu ulicy Pileckiego z ulicą Orłowską wybudować rondo. Prawdziwe rondo, takie jak obecnie znacie z końcówek ulicy Unii Europejskiej. Dlatego, że uważałem, że już na etapie projektowania tej ulicy Pileckiego, tak zwanej małej obwodnicy, popełniono kardynalny błąd, że nie zaprojektowano tutaj ronda, tylko wybudowano nową ulicę i podporządkowano jej ulicę Orłowską, która była tu od zawsze. I już na drugi dzień po uruchomieniu tej nowej ulicy był pierwszy wypadek, gdyż kierowca jechał na pamięć, no i stało się. Teraz, jak widzicie, już projektanci zaczęli myśleć i nowa ulica Unii Europejskiej łączy się ze starymi ulicami rondem. Wręcz więcej powiem, rondami, bo są dwa. A jak to było z tymi pieniędzmi? Powtarzam, ja apelowałem, żeby tu wybudować rondo. Po czym na filmie, jednym z wielu, pokazałem takie rondo pineskowe, ale dużo większe, w Gdańsku. Niestety, tak jak to zawsze jest w Inowrocławiu, na wszystko nie ma pieniędzy. Starostwo chciało coś zrobić, Zarząd Dróg Powiatowych również chciał coś zrobić i chwała im za to. Niestety tak krawiec kraje, jak mu materii staje, dostali pieniądze na pineski. No i te pineski zrobili. I nawet te pineski działały, tylko że wtedy się okazało, że wielu kierowców po prostu nie patrzy na znaki i nie zwracało uwagi na nową organizację ruchu. Ale skończyły się wypadki, w których jedno auto potrafiło leżeć na boku, bo z taką prędkością zostało trafione. Na rondzie, nawet takim pineskowym, jeżeli doszło do jakiejś kolizji, albo się dwóch baranów spotkało, to było ewentualnie małe przytarcie. A jak ktoś miał problem z pokonaniem takiego małego ronda, no cóż, stojące auta raczej nigdy kolizji nie stwarzają. No, ale zmieniła się władza i do dzisiaj nijak nie rozumiem, komu przeszkadzały te pineski. Ale trudno. A dlaczego obecnie nie dochodzi tutaj do takich kolizji jak wtedy? Bo czas minął. Ludzie się przyzwyczaili, zauważyli, że tutaj jest droga podporządkowana, no są migające czerwone znaki. Poza tym, po prostu powiem, to czas spowodował, że wszyscy wiedzą o tym skrzyżowaniu. Ale no cóż, co jakiś czas jakiś baran, żeby mi przypiec, wypomina mi autorstwo pinesek. Także myślę, że po tym filmie mądrzy będą wiedzieli, jak to było, a ze zdaniem głupich się po prostu nie liczę. Dziękuję. Inowrocław zasługuje na człowieka odważnego jako na waszego reprezentanta, a nie na tchórza.